Witam szanownego graczy w Grach Tygodnia, jest to oczywiście skrót wydarzeń z ostatniego tygodnia, jeżeli chodzi o gry komputerowe. Zapraszam serdecznie. I rozpoczynamy od świetnej wiadomości. 7 kwietnia ujawniono trailer Star Wars Rogue One, w którym możemy zaobserwować rebeliantów próbujących wykraść plany Gwiazdy Śmierci. Moi drodzy, będzie naprawdę ciekawie, w szczególności, że film będzie poprzedzony premierą Gwiezdnych Wojen część 8, więc jest naprawdę interesująco. Mówimy oczywiście o 2017 roku, o grudniu, a w 2018 roku ma się pojawić oczywiście spin-off, jeżeli chodzi o przygody Hana Solo. Zobaczmy fragment tego trailera. We have a mission for you. A major weapons test is imminent. We need to know what it is and how to destroy it. Ten trailer musicie obejrzeć do końca, zdecydowanie, link w opisie filmu. Moi drodzy, gogle wirtualnej rzeczywistości Vive mają taką gierkę Selfie Tennis, która właściwie rani nasze palce, co znaczy się, dość często zdarza się, że uderzamy sobie w dłonie, no i po prostu w pewnym sensie jakieś tam lekkie obrażenia są. Ja tak się zastanawiałem właśnie, jak błędnik będzie reagował w momencie, kiedy uderzymy w jakąś wirtualną półkę, zamachniemy się i lecimy gdzieś w jakąś tam stronę. Oczywiście różne rzeczy mogą się zdarzyć, tak więc moi drodzy, uważamy przy obsłudze gogli, a teraz zobaczmy mniej więcej, jak wygląda selfie tennis. No dość ciężko się gra w tenisa w szpilkach, zapewne. Moi drodzy, przechodzimy do bardzo smutnej wiadomości dla fanów World of Warcraft. Serwer Nostarius, prywatny serwer World of Warcraft, został zamknięty 10 kwietnia o godzinie 23. Gracze zorganizowali bardzo huczne pożegnanie. Smutne pożegnanie tak naprawdę, ponieważ ten serwer zawierał ponad 150 tysięcy aktywnych kont i oczywiście zawierał tylko i wyłącznie podstawkę i rozwinięcie, jeden dodatek The Burning Crusade, tak więc ten serwer był dedykowany tylko i wyłącznie dla fanów starej, dobrej rozgrywki World of Warcraft. Zobaczmy, jak wyglądało pożegnanie. Dwunastego kwietnia nastąpiła długo oczekiwana premiera Dark Souls 3 od studia From Software. Gra stoi na wysokim poziomie, nie odbiega od poprzedniczek, a oprawa audiowizualna jest naprawdę przepyszna. Zdecydowanie dajcie znać, jak wam się gra w gierkę. Na Metacritic aktualnie ocenę 8.6 od graczy i 90 punktów od redakcji. No i od razu można powiedzieć, że wprowadzono kilka fajnych dodatków, jak Weapon Arts, innymi słowy możemy rozwijać konkretne bronie, w jaki sposób nimi atakujemy. No i mamy do dyspozycji aż 12 klas postaci i możemy dość ciekawie prowadzić naszego nieumarłego bohatera, ale zdecydowanie nie ma to jakiegoś znaczącego wpływu, bo i tak rozwijamy bohatera tak, jak chcemy, wraz z postępem rozgrywki. A więc dajcie nam znać, jak wam się gra, dajcie znać zdecydowanie, którą ścieżką podążacie, rozwoju bohatera oczywiście. Sława nie zawsze popłaca. Pamiętacie Anakina Skywalkera z Gwiezdnych Wojen? Wcielił się w tą rolę Jake Lloyd w wieku 10 lat, obecnie ma lat 19, no i jest na oddziale psychiatrycznym. Oskarża George'a Lucasa oraz swoją matkę za to, że nie opiekowali się nim w okresie największej sławy. Potrafił dawać 60 wywiadów dziennie, dzieciaki go gnoiły w szkole, w cudzysłowie oczywiście, udając miecze świetlne za każdym razem, jak przechodził. To może zniszczyć się psychikę 10-latka, a później było już gorzej. Różne wyścigi z policją na autostradach, napady itd. Dużo by wymienić, moi drodzy, ale trzeba naprawdę uważać. Jak wielkie oddziaływanie świata na młodego człowieka może się skończyć tragicznie.
Czekacie na jakiś film? Ja zdecydowanie. Sierpień, moi drodzy, to będzie bardzo fajny miesiąc. Do kin trafi Suicide Squad, reżyserowany przez Davida Ayera. No i moi drodzy, 10 kwietnia ujawniono kolejny trailer z różnorodnymi postaciami, z niezłą demolką i przelatującym Batmanem, tak żeby nie było za dużo spoilerów, można powiedzieć. Tak więc, moi drodzy, dajcie znać, jakie są wasze wrażenia, czy też oczekujecie niezłej demolki po tym filmie. Ja myślę, że DC Comics da radę. Trailer oczywiście wam wrzucę w komentarzach pod filmem. 13 kwietnia nastąpi zmiana w balansie gry w Heroes of the Storm. Jak zapewne wiecie, KLTS również został wyłączony z serwerów z powodu buga, który powodował, że nasze W mogliśmy rzucać non-stop. Tak więc to jest znaczący bug. Oczywiście teraz został zmieniony, lekko potrasowany i nowy, świeży KLTS trafi na nasze serwery 13 kwietnia, a i Lidan, Liming i kilka jeszcze innych postaci oczywiście zostało lekkiego nerfa. Musimy zwrócić uwagę tutaj w szczególności na zdolności bohaterskie, które nie były używane. One dostały lekkie wsparcie. Czy są tu jacyś fani Let It Die? Śledzicie temat? Słuchajcie, panowie z Grasshopper Manufacture stwierdzili, że pojawią się nagle na PAX East w Bostonie 22-24 kwietnia. Co ciekawe, nie było o nich słychać przez 2 lata. Ale przez ten okres pracowali, moi drodzy. Jest to darmowa gra survivalowa, gdzie wstajecie w samych gaciach i oczywiście piąski w dłoń i szukamy broni, prawda? Pełno zombiaków dookoła. Tak więc naprawdę dość ciekawie się zapowiada, w szczególności, że bardzo fajna kreska jest w tej grze. Zobaczcie, moi drodzy, co mają na ten temat do powiedzenia sami deweloperzy. We will see you there. Już w tym tygodniu, moi drodzy, pojawi się aktualizacja do Path of Exile wersja 2.2.2, która wdroży kilka zmian w balansie gry, ale również doda nowe skórki do umiejętności oraz do broni, innymi słowy mikrotransakcje, moi drodzy, które będziemy mogli nabyć w sklepie już niebawem. Co jest jeszcze ciekawe, pojawi się ranking do labiryntu Lorda Izaro, tak więc będziemy mogli się ścigać w labiryncie i ginąć na hardkorze w labiryncie. No i oczywiście zdobywać cenne punkty do rankingu. Moi drodzy, powstaje nowy dodatek do Diablo 2, The Curse of Tristram. Oczywiście chodzi tutaj o modera. Egot123 stwierdził, że przeniesie Diablo 2 na StarCrafta. Możemy się sobie ściągnąć za darmo starter i pograć w Arcade Game. Tam ta gierka będzie w postaci map do po prostu odpalenia. Tak więc dość ciekawie się zapowiada, prawda? Wszyscy oczywiście czekają na Diablo 2 HD zapewne. Może wyjdzie taki remaster version. To byłoby naprawdę coś. A tymczasem już tego lata będziemy mogli sobie zagrać w moda The Curse of Tristram, Destruction's End. Dość klimatycznie to nazwa, trzeba mu przyznać. Przyznajcie się, kto z was się zagrywa w Titanfalla, prawda? Skaczące piloci dookoła, mechy spadające z nieba. Dość przyjemna rozgrywka, trzeba powiedzieć. Słuchajcie, pojawił się teaser, niecały minutowy filmik, który zapowiada nadejście Titanfalla 2. Tak więc jest dość ciekawie. Słuchajcie, gierka pokaże się w czerwcu, 12 czerwca na EA Play, którą Electronic Arts organizuje, jednocześnie rezygnując z obecności na E3. Tak więc będzie naprawdę gorąco. Obecnie Titanfalla pierwszą część by można już nabyć dość tanio, a dla posiadaczy usługi Origin Access jest już za darmo. W miniony weekend ekipa rozegrani.pl grała w Overwatch na PlayStation 4. Rozegraliśmy kilka meczyków i powiem wam, że jest naprawdę przyjemnie, w szczególności jak macie do czynienia z padem, to zdecydowanie Overwatch znajdzie się pewnie na waszych konsolach. Tak więc zapraszamy do relacji na naszą stronę rozegrani.pl. Do grupy streamerskiej rozegrani.pl przyłączył się nowy streamer Mr. Mrs. MM, Mr. Mariusz, witaj w grupie. Możecie wpaść tam do niego na streama, przyłączyć się. Oczywiście on jest już hostowany u nas na stronie. Ma harmonogram, ma swoją stronkę, tak więc bez problemu możecie zajrzeć. W szczególności, że powolutku też zaczyna montować różne filmy na YouTubie. No i moi drodzy, no cóż, rozwijamy się, idziemy dalej. W tym roku będzie naprawdę gorąco, zapowiadam wam. Tak więc witamy w grupie, Mariuszu, witamy. Moi drodzy, Diablo 2 się wciąż rozwija. Słuchajcie, dostaliśmy nową łatkę 1.14b, w
której firma Blizzard Entertainment wrzuciła taką aplikację jak Wrapper Glide, która tłumaczy naszej karcie graficznej, że ta gierka była uruchamiana na 3DFX-ie i trzeba dostosować się odpowiednio do niej, żeby ona dobrze zastartowała. Tak więc teraz gierka śmiga na nowych systemach operacyjnych, powiem wam. Czekamy na wersję HD wciąż. Dodała również coś takiego, że najemnicy nie będą już stawać się złą mocą i wybranie opcji zapisz, wyjdź nie powoduje crashowania gry na Macu, co było problemem, i dodano limit klatek na sekundę na poziomie 200, oszczędność baterii, mniejsze zużycie zasobów komputera i tak dalej, i tak dalej. Tak więc całkiem fajnie, teraz czekamy tylko na wersję HD Diablo 2. BlizzCon 2016. Piękna impreza. Kto by chciał tam być? Chyba wszyscy. Kalifornia, piękne dziewczyny, słońce, BlizzCon, mega sprawa. Moi drodzy, 20 kwietnia rusza sprzedaż biletów o 5 rano i 23 kwietnia rusza kolejna transza o 8 rano. Bądźcie gotowi, jeżeli chcecie wydać $199 na bilet, czyli jakieś 750 zł. Żeby tam jechać, trzeba wydać jeszcze więcej, ale impreza jest tego warta. Moi drodzy. BlizzCon 2016 będzie rozpoczynać się 4, 5 i trwa do 5 listopada w Anaheim w Kalifornii oczywiście. No i bardzo ważne wydarzenie. Słuchajcie, 25-lecie istnienia Blizzarda, 20-lecie istnienia serii Diablo. Chciałbym tam być. Może się uda, kto wie. Overwatch otrzyma, moi drodzy, tryb rankingowy. Jest to całkiem fajna sprawa, ponieważ możemy wejść do niego mając 25 rangę i oczywiście jeżeli chodzi o dywizję i zdobywanie rankingu, no to oczywiście mamy 5 dywizji, no i w tym mamy również szczebla, które możemy stracić, a dywizji stracić nie możemy. Taka jest różnica. Oczywiście wrzucono jeszcze fajne rzeczy, innymi słów, skórki, 21 nowych skórek legendarnych, które można podziwiać. Na szczęście żołnierz dostał naprawdę fajne, badassowe skórki. Nie musimy biegać w pelerynie, więc jest bardzo pozytywnie. Zapraszamy do Overwatch Open Beta, moi drodzy, od 5 maja rusza, a ci, którzy zamówili preorder, będą mogli spróbować Overwatcha już 3 maja. Oculus Rift zalicza kolejne poślizgi. Moi drodzy, niektórzy klienci czekają nawet do miesiąca czasu, co jest dość niepokojące. Firma to tłumaczy brakiem podzespołów do stworzenia niektórych kopii. Mają pewnie problem z dostawą, ale tutaj trzeba zaznaczyć, że również deweloperzy, którzy stworzyli gry na Oculusa, czekają tak naprawdę na klientów i to wszystko się tak niebezpiecznie tak naprawdę nakłada. Firma rozesłała informacje na ten temat, jednakże dość lakonicznie przeprasza za opóźnienia. Miejmy nadzieję, że to się zmieni już niedługo, bo taki start rzuca cień na rzetelność firmy. Rozpoczęliśmy informacją z Gwiezdnych Wojen, no i kończymy informacją z Gwiezdnych Wojen. Moi drodzy, na stronie The Verge pojawił się gigantyczny artykuł na temat produkcji mieczy świetlnych, prawiący o tym, jak powstał pierwszy miecz świetny, czyli Luka Skywalkera. Moi drodzy, miecze świetlne tworzy fan, nawet kryształy znajdziecie tam w środku. Jeżeli obejrzycie tam filmik, to zobaczycie niesamowite plany i różne typy mieczy świetlnych, przepraszam, które właśnie on tworzył. Tak więc powiem wam, że pasja pcha ludzi do niesamowitych rzeczy, do niesamowitych konstrukcji. Pasja nas podtrzymuje przy robieniu właśnie tego, co kochamy. No i mam nadzieję, że też coś takiego macie, albo coś takiego już niebawem sobie znajdziecie. Tak więc dziękuję wam za uwagę. To był odcinek Gry Tygodnia. Do następnego i niech moc będzie z wami.